Niemal 2000 suwalskich przedszkolaków i blisko 5700 uczniów edukowało się w minionym roku szkolnym w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. Na zadania oświatowe w tym czasie wydano 160 247 000 zł, z czego niecałe 92 miliony 300 to subwencja oświatowa. Kolejne 15 milionów to środki unijne. Reszta, całkiem niemała, pochodzi z miejskiego budżetu. Mimo to radni z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk wyrazili na sesji swoje wątpliwości. Ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk chciałoby wyrazić swoje zatroskanie o funkcjonowanie suwalskiej oświaty. Przedstawiony raport pokazuje, że w 2018 roku tylko 28% zgłoszonych przez dyrektorów szkół potrzeb na remonty i awarie zostało zaplanowanych w budżecie, a w 2019 było to niespełna 9%. Jest to sytuacja co najmniej niepokojąca. W naszych szkołach i placówkach przebywają dzieci i młodzież i spędzają w nich większość swojego czasu. Nie można ciągle odkładać remontów na później, ponieważ potrzeby w tym zakresie będą wzrastać. Poza tym pogarszają się przez to warunki nauki oraz bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży. Zmniejsza się też komfort pracy. Budujemy coraz to nowe obiekty, co nas oczywiście cieszy, ale no niestety nie stać nas na utrzymanie starych. Wątpliwości starał się wyjaśnić prezydent Rankiewicz. Niski wskaźnik zaspokojenia potrzeb remontowych w naszych szkołach. Na pewno chcielibyśmy więcej wykonać, to nie ulega wątpliwości i wykonujemy, bo remonty to jest jedna sprawa, a wydatki majątkowe to jest druga sprawa i nie można patrzeć tylko na jedno, nie widząc drugiego. Jeżeli chociażby termomodernizacja przedszkoli, szkół ma miejsce i postępuje, a to już jest inwestycja, to nie mówmy, że my w tych szkołach nic nie robimy. Zresztą moim celem było i doprowadzę do skutecznego finału, żeby wszystkie szkoły były po termomodernizacji. To wymaga czasu, to kosztuje. No i teraz mamy ostatni etap termomodernizacji przedszkoli przed nami. Mamy już rozstrzygane przetargi na 5 ostatnich przedszkoli w naszym mieście. Jeżeli będzie remont, można to powiedzieć, kapitalny przedszkola, to nie mówmy, że nakłady na oświatę i na remonty są niskie. W tym roku 17 milionów, rok temu 14 milionów 400 tysięcy, a w 2017 roku było 6 milionów 700 tysięcy wydatków majątkowych na inwestycje oświatowe, wyliczał prezydent Suwałk. Do uwag odniosła się także odpowiedzialna za oświatę wiceprezydent Ewa Sidorek. Bo takie głosy czasami się pojawiają, jak to strasznie źle jest w naszej oświacie, jak to w jakich okropnych warunkach pracujemy. Ja może niedługo, bo niespełna 5 lat pracuję w urzędzie, ale jak przypomnę sobie, jak wyglądał zespół szkół numer 1, który straszył budynek i zewnątrz, i wewnątrz. Szkoła doskonale mi znana, bo w niej przepracowałam z 15 lat. Jak wygląda w tej chwili szkoła podstawowa numer 9, jak wygląda zespół szkół numer 2, jak wyglądają nasze przedszkola, jak wygląda poradnia psychologiczna, pedagogiczna, jak ile mamy boisk przy szkołach. I tak, szanowni państwo, jestem w tych jednostkach bardzo często, systematycznie i mogłabym tak wymieniać tylko kilka ostatnich lat. Wiceprezydent przypomniała radnym o ogromnych nakładach na nowoczesne wyposażenie placówek, pracowni przedmiotowych, na utworzenie 20 nowych oddziałów przedszkolnych. Nie ma miesiąca, nie ma tygodnia, żebyśmy nie rozpatrywali wniosków z przedszkoli i to począwszy od kilku tysięcy po kilkanaście tysięcy, zarówno doposażenie, jak i remonty, zakupy. I wieszczenie i puszczanie takich informacji w świat, że w tak fatalnych warunkach nasi nauczyciele pracują, ja się na to nie godzę, bo to jest nieprawdą. Sprawozdanie przedłożone Radzie zawiera również informacje o efektach kształcenia, które jeszcze kilka miesięcy temu wywołały spory niepokój wśród radnych. Na środowej sesji o te efekty nie zapytał nikt. My przyjrzeliśmy się im dokładniej. Wyniki egzaminu ośmioklasistów wskazują, że najlepsze efekty z języka polskiego osiągają kolejno szkoły podstawowe numer 6, 10,
i 9. Te same placówki wyróżniają się w efektach kształcenia z matematyki. 9, 6 i 4 mają niezłe wyniki w nauczaniu języka angielskiego. Jednak gdy porównamy dane egzaminacyjne z innymi miastami, Białymstokiem i Łomżą, Suwałki w każdym zakresie przegrywają. Średnie wyniki są z każdego z tych przedmiotów niższe o 1-2% od średniej łomżyńskiej i o 5-10 punktów procentowych gorsza od średniej białostockiej. Pod lupę wzięto również wyniki egzaminów maturalnych. Tutaj ogólna zdawalność w Suwałkach i Łomży wynosi 83%, ale w stolicy województwa jest o 5% wyższa.